łącznie liczący 4 km, to tak naprawdę dwukrotnie przejeżdżany odcinek o długości mniej więcej 2 km. I mamy naprawdę szybki samochód. Małgorzata Prus, Karolina Baczkowska, Mitsubishi Lancer Evo 10. Załoga numer 23 właśnie pojawiła się na trasie. Tam i nad kibicami koło tych ogromnych. A przed nami kolejna załoga, załoga numer 22. Tak ekscytujące strzały, a także wylot ognia z rury wydechowej. A my oglądamy naszą kobiecą załogę Małgorzata Prus, Karolina Baczkowska. Szybkie i skuteczne damy. I kolejna załoga.
to, co się stanie z samochodem. A przed nami Małgorzata Pruska, Karolina Baćkowska, i idą w rajdowych samochodowych mistrzostwach Polski. Bardziej kosztowny. Nic wielkiego się nie wydarzyło, ale w takim samochodzie, mocnym samochodzie, thank you.
Karolina Baczkowska w Mitsubishi Lancerze Evo 10. Trzecia najlepsza załoga w klasie National 2. Trzecie miejsce podium w NAT 2 w debiucie gości w rajdowych samochodowych mistrzostwach Polski. Duże, duże brawa. Duże brawa. To nie mało ściągnięcie na 150 km OS-owych wyjeździć właśnie taki rezultat. W nagrodę prysznic szampana. I obiecaliśmy sobie, czy też życzyliśmy sobie tego, że spotkamy się na mecie wymagającego, trudnego rajdu Śląska. No i jesteśmy na mecie tegorocznego rajdu. Jesteś zadowolona? Bardzo, niesamowicie zadowolona. Naprawdę. Wierzyłam, że to się da, ale tak trochę też nie wierzyłam, ale jestem mega, mega szczęśliwa. Duża zasługa pani pilot, naprawdę. Wielkie brawa dla pani pilot. Zasłużyła. Tak, tak. Na pewno 50% mojego sukcesu to zajebisty pilot na rajdzie. To gratulujemy tego sukcesu. 50 plus 50 to 100%. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzięki bardzo. Gratulujemy. Załoga numer 23, debiut Małgorzaty Prus i Karoliny Baćkowskiej. Mitsubishi Lancer Evo 10. No i świetna pozycja również. I całkiem, proszę Państwa, dobry kawał. Takie szoferskie przygody właśnie. A przed Państwem i przed nami zwycięzcy klasy HR2 Tomasz Piechowicz, Arkadiusz Skorupa w Toyocie Celice.